W tym roku już po raz 20 zorganizowano Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej Święto Ciulimu Czulentu, Lelowskie Spotkania Kultur. Istotnym założeniem imprezy jest propagowanie idei dialogu międzykulturowego, tolerancji i otwartości. Władze gminy Lelów starają się, by te właśnie idee stały się wizytówką tej małej ojczyzny. Starania idące w tym kierunku są dostrzegane, co przekłada się na realne wsparcie finansowe organizacji imprezy cieszącej się od lat coraz większą popularnością. Gmina, która, no tutaj trzeba powiedzieć, jest silna kulturowo, jest silna tradycją, jest silna kulturą swoich przodków, bo tutaj w tym roku po raz 22 odbywa się Festiwal Święto Ciulimu i Czulento. Tutaj pierwsze wzmianki od XIII wieku do roku 1942 roku to była ludność żydowska, żyła obok w sąsiedztwie z ludnością polską. Ich wzajemne relacje sąsiedzkie doprowadzały do symbiozy, do wymiany kultury i stąd między innymi pokazanie, że Polacy są nie tylko ludźmi, zresztą pokazaliśmy teraz po wybuchu wojny na Ukrainie, że jesteśmy ludźmi, którzy mają piękne serca, otwarte domy, jesteśmy gościnni, jesteśmy wrażliwi, jesteśmy empatyczni. I tutaj właśnie ta społeczność lelowska pokazuje, że można było żyć za pan brat z inną kulturą, z innymi obyczajami. No i to jest piękne. Ministerstwo Kultury wspiera właśnie te festiwale kultury żydowsko-polskiej. Gmina Lelów stara się o środki zewnętrzne także przy realizacji zadań mających na celu poprawę infrastruktury, a co za tym idzie jakości życia swoich mieszkańców. Co istotne, w ostatnich latach dzięki programom rządowym to wsparcie ma faktycznie na wyciągnięcie ręki, z czego władze skwapliwie korzystają. W tej chwili to jest ogromne wsparcie. W tej chwili mamy ponad 20 milionów zaangażowanych w inwestycjach właśnie z funduszy rządowych z Ładu Polskiego. Jakiego typu są to inwestycje? Są to przede wszystkim inwestycje drogowe, jest to budowa nowego przedszkola, jest to też modernizacja świetlicy remizy wiejskiej, no i rozbudowa oczyszczalni o drugi etap. Są zapewne wśród nich takie zadania, których pewnie budżet gminny by nie udźwignął? No ja myślę, że tak, bo pamiętając poprzednią perspektywę finansową i tutaj środki subregionu północnego, one były na poziomie 5 milionów, a tutaj my budujemy przedszkole już za 10 milionów, gdzie wsparcie Ładu to jest 6 milionów 800, kolejne 3 miliony jedna droga, kolejne 3 miliony druga droga, a 4 miliony oczyszczalnia ścieków, 1 300 000 to jest rozbudowa świetlicy remizy. Bez wsparcia programu Polski Ład, rządowego programu Prawa i Sprawiedliwości, gmina, tak mała gmina Lelów, nie byłaby w stanie zrealizować tak ogromnych i tak dużo inwestycji, bo jednak tych inwestycji w gminie jest bardzo dużo i nigdy nie bylibyśmy w stanie ich zrealizować. Mówię tutaj o budowie przedszkola, o ulicy Żwirkowskiego, o ulicy w miejscowości Staromieście, o zabytkach i o wielu, wielu jeszcze innych. Nie bylibyśmy w stanie tych inwestycji zrealizować. Gmina Lelów graniczy z gminami powiatu częstochowskiego, Janów, Przyrów, Koniecpol, powiatu myszkowskiego, Niegowa oraz powiatu zawierciańskiego, Irządze i Szczekociny. Liczbę mieszkańców na dzień dzisiejszy szacuje się na około 5 tysięcy. W ostatnich latach dzięki rządowym programom społecznym trafiły do nich ponad 32 miliony złotych.